Znakomity malarz i grafik Leszek Wyczółkowski, który co dwa tygodnie prezentuje sylwetki polskich malarzy tworzących na przełomie XIX i XX wieku w historii sztuki nazwanego okresem Młodej Polski, dziś przedstawi Państwu drugą, ostatnią część informacji o działalności jednego z wówczas największych w Europie kolekcjonerów sztuki, Feliksa Jasińskiego, żarliwego promotora polskich artystów. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, słonecznie i kolorowo. Dzisiaj pragnę przybliżyć Państwu dalszą działalność kolekcjonera, publicysty, krytyka sztuki i przyjaciela artystów, Feliksa Jasińskiego. W Krakowie Jasiński rozszerzał swoją kolekcję o coraz więcej dzieł współczesnych polskich malarzy. Z wieloma z nich był zaprzyjaźniony. Jego przyjaźni i wsparciu dla Władysława Podkowińskiego zawdzięczamy przetrwanie słynnego obrazu Szał uniesień. Jasiński ocalił obraz przed zniszczeniem, gdy artysta ciął płótno nożem w proteście z powodu kpin, jakie pod jego adresem kierowano po prezentacji obrazu w Zachęcie. Jasiński oddał obraz do konserwacji, aby później zakupić do swojej kolekcji. Przyjaźń Mangi Jasińskiego z wieloma artystami Młodej Polski owocowała pracami o nowych tematach. I właśnie za namową Jasińskiego, zaprzyjaźniony z nim Stanisław Wyspiański, wykonał w technice pastelowej znakomitą serię pejzaży, przedstawiających widok kopca Kościuszki z okna jego krakowskiej pracowni. Powstały one w różnych porach dnia i roku. Są malowane bardzo spontanicznie i dynamicznie. Widać lekkość i swobodę w operowaniu linią i kolorem. Są niezwykle sugestywne i należą do wielkich osiągnięć Wyspiańskiego. Ciekawą kolekcję portretów Jasińskiego możemy podziwiać w jego zbiorach, gdzie autorami byli wiodący artyści Młodej Polski. Studiując je, możemy prześledzić i porównać ich style, jak różnie przedstawiają tego samego modela, na ile estetyka wschodu miała wpływ na ich twórczość. Olga Boznańska przedstawia nam dystyngowanego marszanda, zamyślonego, jakby patrzącego w przyszłość. Zdecydowana kompozycja, delikatnie i swobodnie malowany. Światło tu jest bardzo miękkie i subtelne. Rysunek i szczegóły prawie zanikają. Artystka koncentruje się tylko na najbardziej istotnych elementach, na twarzy i rękach. Portrety Mangi Jasińskiego, pędzla Jacka Malczewskiego, ukazują nam twarze portretowanego zadumane, zastygłe, prawie w formie maski czy rzeźby. Portrety te cechuje bardzo mocna kompozycja. Portretowany zajmuje większość pierwszego planu, chociaż plan drugi to alegoryczno-metafizyczny szafarz. Inaczej potraktował portretowanego Konrad Krzyżanowski. O dużej ekspresji i skali tonów w czarno-białym węglowym rysunku. Józef Mehofer również zwraca się ku bieli i czerni. Widzimy bezruch zadumanej postaci Mangi. Artysta wspaniale oddaje charakter portretowanego. Zamyślonego w atmosferze zadumy i pesymizmu prezentuje nam Mangę pastel autorstwa Wojciecha Weissa. Tu artysta bardzo miękko i naturalnie operuje światłem. Innym przedstawieniem Mangi to portret autorstwa Damazego Kotowskiego. Tu artysta używa jedynie brązów, aby wyłącznie w walorowej tonacji ukazać zadumanego marszanda. Bardzo sugestywny portret. Rzeźbiarz Konstanty Laszczka z dużą ekspresją przedstawia nam Mangę w popiersiu Feliksa Jasińskiego. Lepionym szybko o chropowatej powierzchni, gdzie artysta zdaje się na impresjonistyczną grę światła i cienia. Inna rzeźba autorstwa Stanisława Ostrowskiego portretuje Mangę w asymetrycznej kompozycji. To wpływ sztuki wschodu. Józef Pankiewicz ukazuje nam zjawiskowy portret Feliksa Jasińskiego. To kwintesencja malarskiej doskonałości, jeszcze z wpływami impresjonizmu. Przyjaźń z Feliksem Jasińskim wywołała zainteresowania Pankiewicza estetyką Dalekiego Wschodu. Artysta maluje Japonkę, bardzo dekoracyjny i pełen koloru obraz. W tym obrazie stosuje japońskie zasady asymetrii w kompozycji i orientalne rekwizyty. Silny wpływ sztuki japońskiej widzimy w innym portrecie autorstwa młodej artystki Małgorzaty Łady Maciągowej, uczennicy Jacka Malczewskiego. To połączenie estetyki wschodu
i subtelnych linii secesji. Ale najbardziej manga był zaprzyjaźniony z Leonem Wyczółkowskim. To zaowocowało wspaniałymi podobiznami w rysunku, grafice i w malarstwie. Jeden z portretów Jasińskiego, jaki namalował Wyczuł, jest Felik Jasiński przy organach. Gdy portret ten zobaczył Wyspiański, miał on podobno powiedzieć: tak, bardzo piękny obraz, tylko wolałbym, żeby Chrystus grał, a Jasiński wisiał. Niezwykłej urody jest portret Jasińskiego w stroju beduina, o pięknej kolorystyce. Przyjaźń z mangą wzbudziła zainteresowania Wyczuła sztuką Orientu. Zaczął również ją kolekcjonować. Miało to niebagatelny wpływ na jego twórczość. Powstają prawdziwe arcydzieła. Portret Jasińskiego w pracowni artysty, niezwykłej urody, gdzie artysta w technice pasteli osiąga szczyty doskonałości. Japonka to portret, gdzie powierzchnie są niezwykle dekoracyjnie potraktowane. Jednocześnie artysta osiąga równowagę i harmonię barw, a światło tworzy ciekawą atmosferę. Autoportret w chińskim kaftanie, malowanym z dużym rozmachem, skomplikowana gra kolorów zaprasza nas do nasycania naszych emocji. Martwa natura z wazą i chińskim parawanem. Tu Wyczółkowski przedstawia dwa światy. Wewnętrzny, wyrafinowany świat dalekowschodniej sztuki i zewnętrzny, impresyjny świat natury. Jasiński był częstym bywalcem w pracowni Wyczółkowskiego, gdzie wyszukiwał i wyciągał z zakamarków pracę. Przywiązywał wielką wagę do szkiców, które, jak twierdził, najpełniej odkrywają osobowość artysty. Nawet z podłóżka wyciągał szkice i rysunki. Jednak przed wyjściem z pracowni Wyczuła manga był sprawdzany przez Franciszkę, żonę artysty, czy nie kryje czegoś pod peleryną. Felix Jasiński manga zmarł 6 kwietnia 1929 roku w swoim muzeum, przeżywszy 68 lat. Jestem niezmiernie rad, że mogłem przedstawić sylwetkę i osiągnięcia tego tak wspaniałego kolekcjonera. Zapraszam Państwa do odwiedzin Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do miłego!